Pewnie kraj od podatku dochodowego zwolnione są dochody nie przekraczające 800 dolarów. Za dochody przekraczające 800 dolarów, ale nie większe niż 2000 dolarów, podatnik płaci podatek w wysokości 5% od dochodu pomniejszonego o 800 dolarów. Jeśli dochód przekracza 2000 dolarów, podatnik płaci 60 dolarów plus 20% nadwyżki powyżej 2000 dolarów. Napisz wzór funkcji, która opisuje wysokość podatku w tym kraju w zależności od dochodu podatnika. Opiszemy to funkcją złożoną. I teraz tak, niech ta funkcja dochodu to będzie f od x. Może nie dochodu, tylko funkcja wysokości podatku. Argumentem będzie wysokość dochodu. No i teraz ta funkcja wysokości podatku będzie wyglądała następująco. Będzie to 0, czyli nie zapłacimy podatku dochodowego za dochody nie przekraczające 800 dolarów, czyli dla x-ów naszych dochodów nie przekraczających 800 dolarów, czyli mniejszych równych od 800. A skoro x-y są dochodami, no to ciężko mówić o ujemnych dochodach, wtedy byśmy mieli stratę, to przyjmijmy też, że ten x jest większy bądź równy od zera. Następnie podatnik płaci 5% od dochodu pomniejszonego o 800 dolarów. Czyli zobaczmy, 5% to jest 0,05 od dochodów pomniejszonych o 800 dolarów, czyli od x minus 800. Tak się dzieje w przedziale od 800 dolarów i nie większego niż 2000 dolarów, czyli przekraczające 800 dolarów, czyli dla x-ów większych od 800, ale nie przekraczających 2000 dolarów. Trzeci jakby próg, jeśli dochód przekracza 2000 dolarów, czyli dla x-ów większych od 2000 dolarów, podatnik płaci 60 dolarów plus 20% nadwyżki, czyli 0,2 powyżej 2000 dolarów. Nadwyżki dochodu powyżej 2000 dolarów, jak to zapisać? Czyli to będzie nadwyżka powyżej 2000, to jest po prostu dochód minus 2000. Zobacz na przykładzie, jeżeli ma, powiedzmy, ktoś tam dochodu 2130, to nadwyżka ponad 2130 to jest 130 i obliczymy to jako 2130 odjąć 2000, czyli 130. No i mamy sobie właśnie tę funkcję. No możemy tutaj poprzemnażać, możemy zostawić ją w tej postaci. Dobra, czyli to byłoby tak 0 dla x-ów należących do przedziału 0,800, 500, czyli 1,20 x minus 1,20 z 800 to będzie 40 dla x-ów należących do przedziału od 800 do 2000 łącznie. I tu będziemy mieli 0,2x, czyli 0,2, 1,5 x i tak 1,5 z 2000 to jest 400, minus 400 plus 60, czyli minus 340 dla x-ów należących do przedziału od 2000 w górę do plus nieskończoności. Podpunkt B. Naszkicuj wykres tej funkcji. Oś x, tutaj mamy dochody. Tutaj będzie opodatkowanie tych dochodów. No i teraz tak, w przedziale od 0 do 800 mamy 0. Czyli przyjmijmy, że tutaj będzie 200, 400, 600, 800. Co 200 skala. Tutaj mamy 0. Zaznaczę sobie funkcję na zielono. Następnie mamy
1/20x minus 40, czyli dla argumentu 800, 1/20 z 800 to jest 40, odjąć 40 jest 0, a dla argumentu na przykład już powiedzmy 2000, czyli 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Dla argumentu 2000 mamy 1/20 z 2000, czyli 100, odjąć 40, czyli 60. I powiedzmy tutaj na tej skali dajmy 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mamy tak, kółko otwarte w ten sposób. I dalej mamy 1/5 x minus 340. Przyjmijmy, widzimy, że 1/5 będzie bardziej funkcją spionizowaną, czyli ma większy współczynnik kierunkowy, czyli tutaj ten kąt będzie większy. No już uproszczenie będzie wyglądało jakoś tak. Można na przykład policzyć wartość dla argumentu po 2000, na przykład dla argumentu 3000. Załóżmy, że to byłoby gdzieś tutaj. 2200, 2400, 2600, 2800, 3000. Dla argumentu 3000 byśmy mieli 1/5 z 3000, czyli 600 minus 340 to już jest jakieś 260, taki poziom. I tutaj ta funkcja ciągnie się do plus nieskończoności. Podpunkt C. Opisz, jaki podatek zapłaci podatnik o dochodach równych 1800 dolarów, a jaki o dochodach 5800 dolarów. No to liczymy sobie F od 1800. Wpada to do tego przedziału, czyli to będzie 1/20 razy 1800 minus 40. Te zera się skracają, 180 na 2, 90 minus 40 to jest 50, a F od 5800 wpada to do trzeciej funkcji, to będzie 1/5 razy 5800 minus 340. Policzmy sobie na kalkulatorze. Mamy zatem 5800 podzielić na 5. To jest tyle i odejmujemy 340. To jest 820. Podsumowując, mamy taką funkcję. To jest funkcja złożona z trzech podfunkcji. Każda podfunkcja ma określoną dziedzinę. Przedział od 0 do 800 dolarów jest zwolniony z podatku. Powyżej opodatkowanie wyraża się takim wzorem, gdzie x jest dochodem, czyli do kwoty 2000 zł. Od kwoty 2000 wzwyż, w zasadzie powyżej 2000 mamy 1/5 x minus 340, gdzie x jest dochodem.